Hello, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z bloga Poczuj Rytm. No i właśnie, kontynuujemy nasze chorwacko-perkusyjne przygody. Jesteśmy teraz na wyspie Brać, za mną jest w tym momencie wyspa Hvar. No i taka wszechobecna klimatyzacja chciała pokonać mnie i moje gardło przed tym, żebym właśnie nagrał dla Was gdzieś tam kolejny taki filmik. Zupełnie tak jak Grecy pokonali właśnie tubylców na wyspie Hvar między IV a III wiekiem przed naszą erą. Wtedy Grecy wygrali te bitwy wszystkie. No i co ciekawe, była to pierwsza odnotowana, gdzieś tam zanotowana w źródłach historycznych bitwa morska na Adriatyku konkretnie. Ale my oczywiście zajmiemy się dzisiaj tematami perkusyjnymi, czyli czego ja bym dla Was nie zrobił, mimo wszystko, że trochę tutaj gardło mnie pobolewa, ale lecimy z tematem, bo nie ma co przedłużać. Także w tym momencie zajmiemy się takim dosyć ciekawym tematem, co robić po tych wszystkich takich podstawach, po tych wszystkich jedynkach, dwójkach, to co omawialiśmy też w poprzednim filmiku, tak? Czyli mówiliśmy trochę sobie o tych jedynkach, właśnie dwójkach, jak to skutecznie opanować. I teraz porozmawiamy sobie trochę o takich rudymentach, które warto opanować w dalszej kolejności, ale być może w troszeczkę inny sposób niż dotychczas słyszałeś czy słyszałaś. Mowa tutaj o paradiddlach oraz o flamach. Według mnie takie dwa najważniejsze rudymenty, takie powiedzmy tak na drugim miejscu zaraz właśnie po jedynkach i dwójkach, nie? I na początku skupimy się tutaj na paradiddlach, gdzie odpalimy sobie klasycznie metronom, tempo 90 bpm. No i załóżmy, że ta paradiddla będziemy sobie grać w ten sposób, nie? Tak, to jest ten moment, w którym bierzesz sobie pałki i pada i ćwiczysz razem ze mną. Natomiast ja będę tutaj tłumaczył gdzieś tam pewne rzeczy, gdzieś tam między tym wszystkim, nie? Czyli często jest tak, że kiedy chcemy już opanować w jakiś sposób te paradiddle, to problem polega na tym, że staramy się ich nauczyć w taki sposób, ja to nazywam taki jedynkowy, że próbujemy je grać, że próbujemy sobie zapamiętać tą kolejność wykonywanych uderzeń poprzez głowę, a nie poprzez mięśnie, nie? Czyli odpala nam się nie ta pamięć, co trzeba. I ja osobiście, gdy uczyłem się paradiddli, to starałem się właśnie to robić w taki sposób, że nie, że o teraz prawa, o teraz lewa, o teraz prawa, o teraz prawa, o teraz lewa, o teraz prawa, o teraz lewa, o teraz lewa, no bo można się przy tym wszystkim zakręcić. Natomiast jeżeli zdamy sobie sprawę, co się tutaj dzieje pod łapkami, to jest zwyczajnie dużo łatwiej, ponieważ jeżeli gramy sobie paradiddle i nagle sobie odejmiemy lewą rękę, to mamy taki ruch, nie? No więc wiemy automatycznie, że warto by było go opanować zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, nie? No więc włączmy sobie 90 bpm i przećwiczmy to. No i klasycznie druga ręka. Także mamy to, nie? Teraz wystarczy to tylko gdzieś tam sobie połączyć i wtedy automatycznie wychodzi nam Więc później jest tylko kwestia, żeby to sobie ładnie zsynchronizować. Jeżeli jesteś praworęczny czy praworęczna, no to wtedy wiesz, że właśnie twoją ręką prowadzącą jest ta ręka prawa, więc sobie zwyczajnie grasz, nie? I dołączasz sobie w pewnym momencie. I nagle się okazuje, że te paradiddle to jest jakaś tam taka konkretna sekwencja ruchów i wynika ona z twojej pamięci mięśniowej właśnie na poziomie nadgarstków. Jest to wtedy dużo, dużo prostsze. No i tak samo przejdziemy sobie przez temat paradiddle diddle. Jest to temat bardzo, bardzo prosty, po prostu sticking jest nieco inny, ale też trzeba się go nauczyć w taki sposób co do właśnie tej pamięci mięśniowej, nie? Czyli paradiddle diddle mamy... Czyli też automatycznie wiemy, że będziemy musieli się nauczyć takiego ruchu. No więc klasycznie odpalmy sobie metronom i lecimy z tematem. Prawa ręka. No i lewa ręka. No i gdzie to już mamy, wystarczy to połączyć. Także motyw paradiddle diddle również mam załatwiony. I teraz jeszcze podrzucę, myślę, dość ciekawe ćwiczenie na to, jak można fajnie połączyć paradiddle diddle z paradiddlami. I to jest, myślę, taka fajna opcja, gdzie akcenty są w taki dość ciekawy sposób zwyczajnie ułożone. Czyli już pokazuję. To jest bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli przyspieszymy je sobie do tempa, załóżmy 150 BPM, to wtedy wyjdzie nam całkiem fajne takie rozgrzewkowe ćwiczenie. Bardzo fajna rzecz. Także temat paradiddli mamy w pewien sposób załatwiony. I to jest taka rzecz, że w momencie właśnie, kiedy będziemy ćwiczyć sobie w ten sposób, to te palce zaczną nam i nadgarstki w pewien sposób właśnie załapywać te takie przejścia pomiędzy jedenkami a dwójkami, nie? No bo jakby nie było, paradiddle to są po prostu kombinacje pomiędzy, takie przejścia pomiędzy jedenkami a dwójkami. I w zasadzie tyle, nie? I teraz przejdźmy sobie do drugiej rzeczy, jaką są flamy. I flamy to jest też taki rudyment, który jest dosyć często wykorzystywany właśnie w muzyce na co dzień. To jest taka fajna, taka nieidealna idealność, bym powiedział, nie? Czyli flam to jest coś takiego. No nie? I jest tutaj pewna taka mikro przerwa właśnie pomiędzy tymi uderzeniami, ale trzeba to zrobić w taki subtelny sposób, bo jeżeli zrobisz to na przykład w taki sposób, to już nie do końca jest flam, nie? Dlatego warto właśnie nauczyć się tego w taki dość dokładny sposób, więc analogicznie przejdźmy sobie na tempo 90 bpm i teraz spróbujmy sobie robić te flamy zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, czyli będzie to wyglądać w ten sposób. Więc to jest takie jedno ćwiczenie, które na pewno warto zrobić, żeby umieć te flamy właśnie robić z dwóch stron. I takie drugie ćwiczenie to jest to, żeby troszeczkę zagęścić te flamy o jedną dodatkową nutkę. I wtedy będzie to wyglądać w ten sposób. I teraz, jeżeli w tym momencie oglądałeś czy oglądałaś ten materiał, tak dość dokładnie bym powiedział, to pewnie też zrobiłeś czy zrobiłaś sobie taką analizę tego, co robi prawa ręka i tego, co robi lewa ręka. Czyli w tym całym, tej całej zagrywce, jeżeli odejmiemy sobie nagle lewą rękę, to mamy coś takiego, nie? Czyli znowu, warto by było sobie włączyć po prostu ten metronom i przećwiczyć sobie, tak? Bo później jest znowu tylko kwestia sklejenia tego wszystkiego do kupy i nagle wychodzi, że ten rudyment jest po prostu no, zwyczajnie prostszy do osiągnięcia. Po prostu wiesz, co się dzieje pod tymi łapkami, nie? Także to jest właśnie taka rzecz, takie dwie najważniejsze rzeczy, czyli właśnie paradiddle, no paradiddle, załóżmy, że to podciągniemy sobie pod paradiddle również, oraz właśnie te flamy. Dalsze różne kwestie takie dotyczące tego, jak to kombinować i tak dalej, to już jest naprawdę kwestia wyobraźni na dobrą sprawę. sprawę. Ja osobiście uważam, że nie musisz wcale znajdywać sobie jakichś tam PDF-ów, powiedzmy takiego PDF-u, gdzie jest jakieś 200 ćwiczeń, które są w zasadzie tylko kombinacjami paradiddli i flamów, tak? Dużo lepiej jest na dobrą sprawę po prostu samemu sobie wymyślić pewne ćwiczenia i to w jaki sposób sobie właśnie układać te ćwiczenie, też mówiliśmy przecież w poprzednim filmiku, tak? Także warto się też ewentualnie cofnąć i po prostu zainspirować się trochę tym filmikiem, stworzyć ćwiczenia gdzieś tam na bazie po prostu tego, co aktualnie słuchasz i po prostu wdrażać to wszystko, właśnie te paradiddle, flamy, jedynki, dwójki i tego typu rzeczy. Także wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy. No i jeśli tak, to nie wiem czy wiesz, ale jest możliwość pobrania sobie e-booka 10 perkusyjnych umiejętności technicznych i jak je rozwijać. I to jest taki fajny e-book, który właśnie pomoże Ci opanować takie fajne fundamenty właśnie co do technicznej gry na perkusji, tak abyś zwyczajnie grał czy grała na perkusji z takim luzem, swobodą, bez tego takiego uczucia, że jest mi jakoś tak dziwnie za perkusją, że jest mi jakoś tak sztywno za perkusją, żeby to wszystko przychodziło z taką większą, na takim większym flow, na takim większym luzie i właśnie swobodzie. Także do zobaczenia i cześć!